jak nasze miasto traktuje inwestorów. Proszę Państwa, kiedy odczytałem oświadczenie inwestorów, którzy chcą zainwestować w Świerki, a późniejszą odpowiedź pana prezydenta miasta, no dosłownie nie wierzyłem, że może tak w taki sposób się odnieść do tematu. Ci, co nie czytali, to ja może przeczytam, w jaki sposób on potraktował inwestora, który ma 200 milionów w kieszeni, chce stworzyć 700 miejsc pracy, a on po prostu mówi, my ciebie nie potrzebujemy. My nie potrzebujemy prostych miejsc pracy. My chcemy lepsze miejsca pracy. Innowacyjne miejsca pracy. Wiecie co, no nie wierzyłem w to. Ale tak pan prezydent postąpi. Gdyby to był mój wójt powiedział, albo pan starosta, to ja bym zawnioskował o odwołanie. Bo to jest człowiek nie na właściwym miejscu. Gdyby do naszej... gminy przyszedł człowiek i mówi, proszę pana, ja chcę stworzyć 7 miejsc pracy, to my byśmy go za drzwi nie wypuścili. 7 miejsc pracy. A tu chce ktoś stworzyć 700 miejsc pracy i mówi się, człowieku, ty jesteś tu niepotrzebny. Wiecie co, no, teraz obnażają się te wszystkie rzeczy, które miasto ma zamiar uczynić. Czyli nie chodzi im ani o miejsca inwestycyjne, może ani o inwestorów, bo kasę im chodzi. Ale tak się nie powinien zachować prezydent miasta Opole. Ja to zdanie przeczytam. Dosłownie jak pan prezydent się odniósł do tego tematu. Do dużego Opola chcemy ściągnąć duże, innowacyjne firmy. Z całym szacunkiem, ale praca przy pomidorach do takiej się nie zalicza. Nie chcemy, by Opole było źródłem taniej siły roboczej. Musimy mierzyć i sięgać wyżej. Podkreślam jeszcze. Proszę państwa, widzicie co? On ubliża tym prostym ludziom. Po prostu, którzy fizycznie ciężko pracują, czy to Polanki, czy to Polacy. On ubliża może nawet swojemu ojcu, czy dziadkowi, który był zwykłym, prostym człowiekiem. Nie znam ich. Ale w taki sposób się odezwać, to jest dyskryminujące. I ubliża. Proszę? Nie do nigdy w nowoczesnej. Tak, nowoczesne skrajnie. A ile zarabiają ludzie w tym nowym ośrodku tutaj? W tym innowacyjnym też zarabiają 1400 zł. I co z tego, że jest ośrodek innowacyjny, zatrudnia ludzi, którym płaci 1400 zł. Tam prawdopodobnie więcej dostaną niż 1400 zł. Także no, to, co się w tej chwili dzieje, to jest rozwój w biały dzień. Myślę, że nie tracimy nadziei, że jednak się oswoimy i obronimy, bo naprawdę mamy rację. Mamy rację. Czy ktoś chciał, jeszcze pan starosta chciał zabrać głos? Proszę bardzo.